ponieważ pytanie dotyczyło tego okresu, w którym opracowywany ten plan dla tego obszaru. Jest pan dyrektor Hagemeyer, może panie dyrektorze, pan pamięta ten czas, bo to już jest dosyć dawno, kiedy plan był uchwalany. Ja sobie już tego w szczegółach nie przypominam. To pytanie oczywiście możemy odpowiedzieć na pytanie, przygotować chyba Narodnego Papiela poinformujemy. Natomiast tak na szybko, jeśli pamięta pan te uwarunkowania, które wyznaczyły takie parametry tego planu, to bardzo trudno, proszę bardzo. Trudno nie pamiętać, bo zobaczyliśmy na taką tarczę z panem Wysokińskim na temat wysokości tych budynków w tym miejscu lokalizowanych i to, o czym pan mówił, pan Breś mówił, to ja to podtrzymuję. W strategii Lublin 2020 była zapisana ochrona panoramy Starego Miasta od strony wschodniej, czyli od strony Bystrzycy i te budynki, które tam były budowane, one agresywne są w stosunku do tej panoramy. Ale ja bym już to chciał pominąć, bo to była strategia, która jest... No tak, ale ta strategia już nie istnieje, chyba mamy nową strategię. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź pana autora, no to powiem tak, no to chyba pan zapomniał, że został zmieniony plan. I w planie już tych zapisów dotyczących sylwety nie ma, jest tylko zapis dotyczący wysokości i w tym zakresie ten projekt jest sprzeczny z planem. Zresztą te budynki, które obok stoją, też są sprzeczne z planem. Ale to jest może inne zagadnienie. No to nie jest inne, panie dyrektorze. Bardzo proszę. Panie dyrektorze, jeśli chce pan wypowiadać swoje prywatne poglądy, to proszę to zrobić poza sesją. Zadałem panu pytanie. Jeśli do tego nie może się pan odnieść, to odbieram pan głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie się nam kończy do głosowania. A jeszcze pan radny. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, no właśnie widzieliśmy piękne zamknięcie ust przez pana prezydenta dyrektorowi, który ma, to jest niesamowite, no to powinno przejść do historii chyba tego miasta, który ma wiedzę na temat tego, jak się planuje, co się planowało, jak wyglądają plany zagospodarowania w tym miejscu i tak dalej. No panie prezydencie, dlaczego pan zabiera dyrektorowi możliwość wypowiedzenia się właśnie na ten temat? No to jest po prostu niedopuszczalne. Sytuacja, w której radny prosi o to, radny prosi o to, żeby wytłumaczyć nam radnym, bo może nie mamy wiedzy na ten temat, co się dzieje w tym terenie, może nie wszyscy radni byli tam. Może nie każdy wie, co było w planach od strony wschodniej. To co pan dyrektor powiedział. Ja pamiętam, to jest kilkanaście lat może temu było, albo kilka, że nie można było budować w tamtym terenie tak wysokich obiektów. Między innymi najprawdopodobniej dlatego ten hotel jest tak niski, bo wtedy nie można było wydawać zgód na to, żeby poza zamek od strony wschodniej jadąc Bystrzycą było widać tak wysokie obiekty, po czym wyrosły rzeczywiście te obiekty i teraz nawiązujemy do tego. I teraz rzeczywiście nawiązujemy do tego, ale nie można, panie prezydencie, odbierać głosu dyrektorowi, który ma wiedzę, bo ja jako radny żądam tego głosu i chciałbym, żeby pan dyrektor się wypowiedział w tej sprawie. Chyba mieszkańcy powinni się dowiedzieć i radni przede wszystkim, którzy za chwilę będą podnosić rękę za tym projektem uchwały, który rzeczywiście będziemy zaraz głosować. Więc te pytania, które zadałem, ja proszę o odpowiedź. Ekofizjografia i proszę o to, żeby pan przewodniczący udzielił głosu panu dyrektorowi, żeby pan dyrektor dokończył. Dziękuję bardzo. Udzielę głosu, jeśli taka będzie wola pana dyrektora i zgłosi się. Ja przewodniczący, jeśli ma. Pan prezydent jest od udzielenia głosu swoim pracownikom dyrektorowi.
Jeśli Państwo pozwolicie, Pan Dyrektor Padomajer może się wypowiadać wyłącznie jako dyrektor Wydziału Planowania. Jeśli chce się wypowiadać prywatnie, prosi o głos jako mieszkaniec Lublina. Jeśli mu zostanie udzielony, może sobie mówić, co mu się podoba. Natomiast te uwarunkowania, których ja nie pamiętałem, a dotyczą uchwalenia planu, z którego to był plan? Między 10 a 18 w tej kadencji. No, jeśli możemy ustawić tę uchwałę, ale ten plan, niezależnie od toczącej się dyskusji, został przez Radę uchwalony. I my rozmawiamy o faktach, a nie o tym, czy pan dyrektor Hademajer był przeciw, czy był za. I w związku z powyższym wypowiedź pana przewodniczącego Gresia w tym znaczeniu jest niestosowna, bo może pan porozmawiać sobie z panem dyrektorem, kiedy pan chce i o czym pan chce, ale w tym konkretnym przypadku mamy uchwalony plan, do którego się odnosimy. Gospodarzem tego postępowania formalno-prawnego jest Wydział Architektury i pani dyrektor się w tej kwestii wypowiadała. Pan mecenas przytoczy podstawę prawną. Mamy pełną zgodność tego wniosku i postępowania z ustawą, która nas obliguje w tej kwestii do zajęcia się. Jakby łączenie różnych faktów z dzisiejszą uchwałą, a merytorycznie nie ma nic wspólnego. Natomiast jeśli Państwo sobie życzycie, żeby historycznie wrócić do uchwalania planu, powiedzmy, że między 2010 a 2014 roku dotyczącego tego terenu, to zorganizujemy Państwu dyskusję z udziałem Wydziału Planowania. Sięgniemy po te dokumenty, które związane były z uchwalanym planem i wtedy ta dyskusja będzie miała charakter merytoryczny z możliwością i zadawania szeregu pytań dotyczących tamtego okresu i dokumentów, do których będzie można sięgnąć. Bo co ja mówię dzisiaj Państwu, Wojtek, że planowaliśmy tam jeszcze w czasach prezydenta Adama Wysockiego, Adama Wasilewskiego, wieżowiec, który miał być kilkunastopiętrowy, żeby pomieścić tam urząd, z byłą, która praktycznie oznaczałaby coś w rodzaju Pałacu Kultury, żeby pomieścić tam urząd. No takie dyskusje wtedy były prowadzone. Ostatecznie plan, który został uchwalony, wyznaczył określone parametry techniczne, czy parametry formalno-prawne i techniczne z urbanizacji tej części. Dlatego panu dyrektorowi odebrałem głos, bo jakby wracanie do tej dyskusji dzisiaj bez sięgnięcia do dokumentów i oczywiście oceny przesłanek, które decydowały o tym, że taki plan został uchwalony, jest nieumocowane na rzecz. Dziękuję panu prezydentowi. Ja bym chciał tylko wyjaśnić. Bardzo, panie dyrektorze. Udzielę panu głosu jako mieszkańcowi, bo taka była tutaj sugestia pana prezydenta. Jeśli pan wskaże pana, to ja panu głos udzielę. W tej chwili bardzo proszę pan przewodniczący. No właśnie, nie chciałem tej swojej wypowiedzi na tematy merytoryczne dotyczące tego punktu, a właśnie na kwestie proceduralne. Szanowni Państwo, podczas sesji czy w interpelacjach zwracamy się do pana prezydenta. Pan prezydent udziela odpowiedzi, wskazuje wiceprezydenta, ewentualnie dyrektora wydziału, ale to pan prezydent jest dysponentem tego głosu. Nie zwracamy się bezpośrednio do dyrektorów wydziału, nie zwracamy się bezpośrednio do wiceprezydentów i tak to wygląda. Panowie jesteście radnymi, panowie, panie jesteście radnymi od wielu lat i doskonale sobie z tego zdajecie sprawę. Także jeśli o mnie chodzi, tyle. Zachowujemy procedury tak, jak powinniśmy zachowywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu, panie prezydencie. Ja chciałam powrócić jednak do tego, co jest tu i teraz, ponieważ mnie przynajmniej historia uchwalania planów sprzed 3 lat nie jest dokładnie znana, ale dzisiaj mam podjąć decyzję odnośnie tego konkretnego projektu, czy jesteśmy przekonani co do niego, czy też nie. Uczestniczyłam w poprzedniej komisji, ale chciałabym powiedzieć,
powiecie, jak ja to widzę, jeżeli się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu. Mamy teren, co do którego obowiązuje plan, który dopuszcza obecnie zabudowę. Inwestor proponuje podwyższenie obecnej zabudowy, ale w zamian proponuje zwiększenie miejsc parkingowych, dość znaczne, jak również ciekawą architektonicznie bryłę. W moim odczuciu to jest oczywiście tylko moje zdanie. Do tego urządzenie zieleni, no i moim zdaniem pewne nowoczesne rozwiązania, które zapewne nie byłyby zastosowane przy trzymaniu się obecnego planu. Nie wiem, może się co do tego mylę, ale chciałabym, żeby ta dyskusja wróciła do tematu, który, no, który teraz procedujemy. Dziękuję. Dziękuję za ten głos. Ja też apeluję do Państwa, żebyśmy tak wróciwie do projektu uchwały merytoryczną dyskusję podjęli bardzo prawdopodobnie. Piotr Reniec, bardzo proszę radny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja chciałbym zaapelować po raz kolejny o to, żeby ktoś odpowiedział na te pytania, które zadałem. Przed głosowaniem, żeby odpowiedź na te pytania padła. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to, co się dzieje w tej chwili na sesji dzisiejszej, powiem szczerze, że zagrawa trochę o, no nie będę ciężkich słów używał, ale no nie może być tak, szanowni państwo, że radny dopytuje o pewne rzeczy, a dyrektor nie może odpowiedzieć. No nie można zamykać ust dyrektorom. Ja rozumiem, że państwo nam zamykacie, mieszkańcom, ale dyrektor, który ma wiedzę, czy pan dyrektor, czy pani, która reprezentuje Wydział Planowania, no powinni nam szczerze odpowiedzieć, czy to jest zgodne z planem, niezgodne, jak my głosujemy. Więc ja mam prośbę do pana przewodniczącego, żeby udzielił głosu dyrektorom, żeby nam odpowiedzieli na te pytania, które zadaliśmy i chciałbym poznać opinię dyrektora, bo nie jestem w stanie znać się na wszystkim. Ale dyrektor jest w stanie, bo ma tą wiedzę, czy my dobrze podejmujemy tę uchwałę i w którym kierunku mamy podejmować. Więc nie można zamykać akurat dyrektorom ust merytorycznym w danej komórce. I proszę o to, żeby głos dyrektora był uwzględniony i proszę o to, żeby dyrektor odpowiedział na te pytania. Dziękuję. Panie przewodniczący, pani dyrektor, Zwyczaj, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o ekofizjografię, to rzeczywiście ustawa Lex Developer nie przewiduje takiego trybu, żeby badać zgodność wniosku z tym dokumentem. Jednakże taki wniosek zawierający koncepcję planowanej zabudowy wysyłany jest do uzgodnień z odpowiednimi jednostkami, w tym m.in. z Lubelskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną. Te organy pozytywnie zaopiniowały ten wniosek. Na etapie samego przygotowywania projektu uchwały oczywiście nie ma możliwości zbadania na przykład, czy projektowany budynek będzie spełniał na przykład przepisy zgodności z ochroną przed hałasem. To będzie zawierał już projekt budowlany przedkładany do zatwierdzenia, który będzie musiał spełniać odpowiednie warunki techniczne. W tej chwili obecnie w obowiązującym stanie prawnym nie ma nawet obowiązku przedkładania analizy akustycznej do dokumentacji projektowej. Jednakże od 1 kwietnia
tego roku zmiana rozporządzenia o warunkach technicznych wprowadzi taki obowiązek, natomiast będzie się to, tą analizę akustyczną będzie należało przedłożyć do projektu technicznego, który nawet nie jest zatwierdzany przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast jeżeli chodzi o niezgodności z obowiązującym planem, to powtórzę jeszcze raz. Są dwie. Funkcja i wysokość. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Jeszcze o jedną poproszę panią dyrektor, ponieważ padła tutaj wypowiedź o niezgodności, czy może inaczej, że pozwolenia na budowę sąsiednich budynków zostały wydane niezgodnie z prawem. Pani wiedział, choć przy oczywiście kierowaniu tym wydziałem przez poprzednią pani dyrektor, wydawał pozwolenia na budowę. Czy ma pani jakiekolwiek informacje, by tak sformułować tę tezę, którą usłyszeliśmy przed chwilą? Jestem wręcz przekonana, że wydane na tym terenie pozwolenia na budowę są zgodne z obowiązującym na tym terenie planem zagospodarowania przestrzennego. Trzeba też pamiętać, że poszczególne budynki powstawały w oparciu o plany ważne w różnych latach, na przykład hotel czy pierwszy budynek mieszkalny od ulicy Kompozytorów powstawał na podstawie zapisów planu z 2005 roku. Nie potrafię w tej chwili przytoczyć parametrów, które określą właśnie ten plan. Natomiast kolejne budynki były już projektowane w oparciu o plan z 17 roku i 19 roku, więc tutaj trzeba też wziąć pod uwagę te aspekty. Nie można powiedzieć, że wszystkie budynki muszą być tej samej wysokości. To określone plany określały na dany moment parametry.